Wybiera 17. Widzę pierwsze powitanie, więc ja też pozwolę sobie Państwa powitać. Dzień dobry wszystkim. Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym z cyklu webinariów prowadzonych przez Centrum Archiwistyki Społecznej dla Forum Muzyki Tradycyjnej i dla wszystkich Państwa. Bardzo się cieszę z tak licznego zainteresowania i dziękuję wszystkim za przybycie. Mam nadzieję, że to webinarium pozwoli nam wszystkim, da Państwu, jak i nam wszystkim narzędzia do tego, żeby lepiej uporządkować swoje zbiory, żeby móc je skuteczniej udostępniać. I mam nadzieję, że pomoże Państwu podjąć kolejne kroki na drodze do uporządkowania swojego archiwum. A szkolenia prowadzić będzie nasz partner merytoryczny, Centrum Archiwistyki Społecznej, dawniej Stowarzyszenie Ośrodek Karta i konkretnie pani Adriana Kapała i Joanna Michałowska. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze tylko dodam, że ten projekt jest realizowany przez Forum Muzyki Tradycyjnej oraz Instytut Muzyki i Tańca w ramach działań Pracowni Muzyki Tradycyjnej, a naszym partnerem merytorycznym w tym cyklu, jak Państwo już zauważyli, jest Centrum Archiwistyki Społecznej. Dziękuję bardzo za uwagę i przekazuję głos prowadzącym. Dziękuję bardzo. Tutaj tylko widzę, że pojawiły się głosy o tym, 2-3 osoby pisały, że nie słychać, ale proszę sprawdzić może w ustawieniach swojego komputera, dlatego że my tutaj siebie wzajemnie słyszymy, nie powinno być problemów. Także najprawdopodobniej jest to kwestia wyłączonego głośnika bądź słuchawek. Dobrze, także ja bardzo dziękuję pani Marcie. Teraz jeszcze proszę o momencik, dlatego że tutaj panią Martę odepnę jako prezenterkę i koleżankę Joannę Michałowską. Tutaj uruchomię, żeby razem ze mną prowadziła to szkolenie. Asiu, proszę cię tylko informację, czy to może jakieś znaczy my słyszeliśmy tutaj panią Martę, ja słyszałam, ale może jakieś problemy, ale rozumiem, że teraz wszystko słychać, tak? Państwo słyszą już mnie w tym momencie. Świetnie. To ja może tylko już na początku będziemy, o jest Joasia, która ze mną poprowadzi to webinarium. Także słowem wstępu może bardzo, bardzo miło mi Państwa powitać. Bardzo dużo osób się zapisało, ponad 50 nawet mieliśmy więcej niż tutaj, jest taka, więcej nawet niż pozwala nam na to aplikacja, więc gdyby to zainteresowanie było tak wielkie, no to zawsze możemy tutaj ewentualnie ponowić takie szkolenie, ale też nagrywamy je, więc będzie dostępne dla Państwa, będzie można obejrzeć je później na kanale na YouTubie. I my z Asią obydwie wcześniej pracowałyśmy w Fundacji Ośrodka Karta. Asia tam kierowała archiwum dokumentowym, ja koordynowałam projekty związane z historią mówioną. Więc też kolejne szkolenia w naszym cyklu, jakie się pojawią, bo mamy z Państwem 3 spotkania, będą dotyczyły również właśnie nagrywania, digitalizacji dźwięku. Dzisiaj takie szkolenie wstępne, sprowadzenie archiwum społecznego, żeby Państwo tylko mogli napisać, jakie, ja wiem, że Państwo się tutaj zgłaszali i też uzupełniali ankietę, ale będzie miło, jeśli Państwo napiszą, jakie inicjatywy Państwo reprezentują, czy może po prostu są Państwo osobami prywatnymi, które prowadzą jakieś projekty dokumentacyjne, nagrania. Fundacja, osoba prywatna z archiwum. Stowarzyszenie Ośrodek Kultury.
Ośrodek Kultury Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia. Ja też rzeczywiście muszę Państwu powiedzieć, że jest tak delikatny pogłos, ale nie wiem z czego on wynika, także no przepraszam za te niedogodności. Powinno być wszystko w porządku, ale tak jakby z delikatnym opóźnieniem nie mogą Państwo słyszeć. No, biblioteka, Instytut Muzyki i Tańca, Fundacja Sztuki Mazurki Świata, widzę, że bardzo zróżnicowane Państwo środki reprezentują zarówno stowarzyszenia, fundacje, jak i zbiory prywatne. Narracja, muzyka tradycyjna, więcej właśnie o narracjach biograficznych i muzyce tradycyjnej powiemy sobie na naszym drugim spotkaniu, poświęconemu też digitalizacji zbiorów muzycznych. A to pani Marysia pyta o słuchawki. Może by się udało nam, Asiu, słuchawek. Dobrze, to proszę, jak państwo by chwilkę poczekali, dobrze, to może uda się nam drugi zestaw. Ada, opowiadasz, a ja... Tak, ja będę chwilę z państwem tutaj jeszcze opowiem, a koleżanka może uda się nam drugą parę słuchawek po prostu wykorzystać, tak żeby było lepiej słychać. Są też, widzę tutaj, grupa niezrzeszona, zbiory stowarzyszenia, zbiory fundacji, zbiory prywatne, historia mówiona, muzyka tradycyjna. To proszę Państwa chwilę cierpliwości. Dobrze, zaraz przejdziemy sobie dalej, tylko zobaczymy, czy uda się nam tutaj zestawem słuchawkowym. No przepraszam Państwa za te niedogodności. My dopiero w tym tygodniu otworzyliśmy swoje biuro nowe i jeszcze nie wszystko. Ja na chwilkę wyłączę tutaj dźwięki, poczekamy na koleżankę. A widzę, że mamy już 43 uczestników na liście, także bardzo nas to cieszy, że tak wiele osób się zgłosiło. Teraz chyba jest lepiej, prawda? Nie słyszą Państwo już po głosu, bo ja też słyszę, że jest lepiej. Chyba udało się słuchawkami. Widzę, że Asia już do nas wraca, więc udało się. O, super, świetnie. Ale Asiu, ja nie zaczęłam Twojego tematu, więc tutaj jeszcze Państwo pisali, z jakich są ośrodków, także my się przejdziemy już dalej. Już 40 uczestników, także przechodzimy do kolejnej części. Dobrze, w takim razie zacznijmy od tego, kim jesteśmy, czym się zajmujemy i dlaczego się z Państwem spotykamy. Jesteśmy młodą instytucją, która powstała w tym roku. Dokładnie w styczniu tego roku zostało utworzone Centrum Archiwistyki Społecznej właśnie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przez Fundację Ośrodka Karta. I jesteśmy na podstawie umowy zawartej między tymi instytucjami, jesteśmy instytucją przez nie współprowadzoną. Natomiast generalnie CAS wyrasta z doświadczenia Karty i z tego, co Karta w ciągu 38 lat swojej działalności zrobiła. Stworzyła jedno z największych archiwów społecznych w kraju, a poza tym od wielu, wielu lat starała się o to, żeby archiwa społeczne miały swoje miejsce w całym narodowym zasobie archiwalnym i w ogóle w archiwistyce, żeby były też doceniane i zauważalne było to, co one robią. No i działała bardzo mocno na rzecz archiwistyki społecznej już od 2002 roku. Natomiast najwięcej zadziało się w ostatnich 7 latach tak naprawdę działalności. Wtedy, kiedy w Karcie zaczął funkcjonować program archiwistyki społecznej, kiedy część naszych kolegów skupiła się już bardzo mocno, kolegów, koleżanek skupiła się już bardzo mocno na działalności właśnie mającej wspierać, pomagać
i pomagać archiwom społecznym i przez te 7 ostatnie lat udało się zrobić bardzo dużo. Jak na zespół kilkuosobowy w ramach fundacji, prawda, organizacji pozarządowej, która nie miała stałego finansowania i mogła działać tylko na zasadzie dotacji i właśnie pieniędzy konkursowych, no to właśnie udało się dużo, tak jak zaczęłam o tym mówić, dlatego że rozpoznaliśmy jeszcze wtedy w ramach karty ponad 460 archiwów społecznych. One zostały opisane i teraz ten opis znajduje się między innymi w bazie archiwów społecznych dostępnej na stronie archiwa, archiwa.org. Od początku, od kiedy tylko było to możliwe, prowadziliśmy szkolenia, dlatego że wiemy, że archiwa społeczne bardzo często zakładają albo pracują w nich tak naprawdę fascynaci, ludzie, którzy robią coś dlatego, że się czymś mocno interesują, widzą wokół siebie taką potrzebę, żeby archiwum społeczne powstało i żeby zaopiekowało się jakimś materiałem, jakimś działem historii, tradycji. I niekoniecznie to są ludzie, którzy muszą mieć wykształcenie, często nie mają wykształcenia archiwistycznego, natomiast dobrze jest, żeby podstawy wiedzy na temat tego, jak opracowywać archiwalia, co z nimi można zrobić, żeby mieli. I stąd te szkolenia. Udało się przeszkolić w ramach karty ponad 700 osób. Także to jest, myślę, bardzo, bardzo duża liczba. Działaliśmy też bardzo mocno na rzecz uruchomienia konkursu dotacyjnego dla archiwów społecznych, takiego, który byłby skierowany konkretnie do nich i który pomagałby im w opracowywaniu zbiorów archiwalnych, ponieważ często inne konkursy te prace archiwalne nie traktowały jako czegoś nadrzędnego. Zależało nam na tym, żeby taki konkurs powstał i żeby właśnie prace takie typowe dla archiwów społecznych mogły być w ramach tego konkursu finansowane. Żeby pomóc archiwom społecznym, stworzyliśmy również podręcznik archiwistyki społecznej, wydawaliśmy różne materiały edukacyjne, takie żeby w sposób prosty, wydaje nam się przejrzysty, opowiedzieć o tym, jak pracuje się w archiwum społecznym i ten podręcznik wyrastał z naszego doświadczenia, wieloletniej pracy w archiwach ośrodka Karta. Był to podręcznik, który mamy taką nadzieję i takie też przeczucie, że jednak uczył pracy w archiwum, ale archiwum społecznym. Tak, w taki sposób, żeby można było, nie mając tego, prawda, wykształcenia archiwalnego, ze wszystkim sobie poradzić. I żeby wiedzieć, jak pracować z częścią tych materiałów, z którymi w archiwach społecznych się spotykamy. Organizowaliśmy również kongresy archiwów społecznych. Do tej pory odbyły się 3, będą kolejne. Duże wydarzenia, w trakcie których właśnie koleżanka udostępniła Państwu link do podręcznika. Duże wydarzenia, w trakcie których spotykali się przedstawiciele archiwów społecznych z całej Polski. Mogliśmy się wymieniać wtedy doświadczeniami, mogliśmy czerpać inspiracje od siebie, mogliśmy porozmawiać o tym, jakie napotykamy problemy i jak próbujemy sobie z nimi poradzić. Także taka wymiana doświadczeń niezwykła i bardzo cenne te spotkania i dla nas, i dla wszystkich asów. I wreszcie stworzyliśmy platformę do opisywania i udostępniania zbiorów. Być może część Państwa już zna OSE. Zresztą to chyba dobry moment, żeby też Państwa o to zapytać, czy kiedykolwiek Państwo spotkaliście się z otwartym systemem archiwizacji, czy wiecie na jego temat cokolwiek, czy jest to dla Was zupełna nowość. System do opisywania zbiorów, o którym więcej opowie Państwu Ada. Dziękuję. Tak, widzę, że część z Państwa zna OSE, ale większość chyba nie. Też będziemy mieć oddzielne spotkanie poświęcone otwartemu systemowi archiwizacji
Więc mam nadzieję, że część z Państwa też zdecyduje się na to, żeby do niego dołączyć. Mamy już gotowy też taki formularz, dzięki któremu można rozpocząć pracę w otwartym systemie archiwizacji, więc jeśli będą Państwo chcieli z tego skorzystać, to my chętnie wyślemy taką możliwość. To jest bezpłatne narzędzie stworzone dla osób, które niekoniecznie mają wiedzę czy doświadczenie związane z archiwistyką, niekoniecznie są to osoby, które mają jakieś tutaj specjalistyczne, prawda, wykształcenie i został stworzony właśnie z myślą o archiwistach społecznych, więc to jest jego ogromna zaleta, ponieważ zawiera system podpowiedzi, jest stworzony bardzo, jako bardzo takie intuicyjne narzędzie. Jeśli ktoś z Państwa czeka na dołączenie, tak jak tutaj Pani Marysia do nas napisała, to już jest możliwość, już właśnie rozpoczęliśmy to dołączanie do OSY, można się już zgłosić do nas i pracować w otwartym systemie archiwizacji. A z czego się ten w ogóle składa, otwarty system archiwizacji? Tutaj udostępnię Państwu teraz swój pulpit i chciałabym Państwu pokazać, jak to wygląda od strony, o, Pani Marysia już czeka, świetnie, bardzo się cieszymy, że będzie Pani tutaj opracowywać materiały w OSY. Udostępnię Państwu pulpit i pokażę, jak wygląda portal. Dlatego, że otwarty system archiwizacji składa się z... O, już teraz Państwo powinni widzieć, otwarty system archiwizacji składa się z panelu redaktora, czyli z panelu, w którym Państwo pracują i w którym udostępniają swoje zbiory lub nie. No, to, co jest ważne, mogą Państwo w nim pracować i nie udostępniać od razu materiałów, czyli nie pokazywać ich od razu w internecie. Właśnie w tej zakładce zaloguj wchodzimy do takiego panelu redaktora. Więcej sobie o tym powiemy na naszym ostatnim spotkaniu właśnie poświęconym otwartemu systemowi archiwizacji. A jeśli chodzi właśnie o to, jak wygląda on od strony użytkownika internetu, no to właśnie w ten sposób. Mamy tutaj zakładkę archiwa. No w tym momencie powiem Państwu, że swoje materiały opublikowało już ponad 60 archiwów społecznych na portalu i w zakładce archiwa można, dokładnie 66, można znaleźć, jakie są to archiwa i pokażę Państwu, jak wygląda takie przykładowe. Myślę, że właśnie będzie to Fundacja Ośrodka Karta, czyli miejsce, w którym wcześniej z Asią pracowałyśmy. I tutaj mają Państwo opis, tak, całej fundacji w tym przypadku, bo czasem jest oczywiście tak, że archiwum społeczne istnieje właśnie przy jakiejś fundacji, ale może być tak, że jest to inicjatywa, która jest tylko inicjatywą archiwalną. To też dzisiaj sobie troszkę o tym opowiemy, bo też Państwo reprezentują właśnie różnorakie tego typu inicjatywy. No i tutaj w zakładce archiwum widzimy szczegółowy opis, dane kontaktowe i w zakładce zasób możemy przejrzeć, co dane archiwum gromadzi. Oczywiście tutaj Ośrodek Karta to największe takiego typu archiwum społeczne w Polsce, ale oczywiście tutaj ten zasób, to co tutaj Państwo publikują, tak naprawdę jest zależne od Państwa. I wrócimy sobie teraz do prezentacji. A tutaj pan Tomek pyta, może w międzyczasie. Ja może tylko dodam, że też na końcu będziemy mieć około pół godziny do 40 minut na to, żeby też na Państwa pytania różne odpowiedzieć, ale oczywiście w trakcie też bardzo proszę pisać na czacie i też chętnie w trakcie odpowiemy i tutaj też sobie tą stronę zapiszemy.
o której pan Tomek tutaj pisze, ale jeśli pan gromadzi po prostu zbiory różne, tak, i opisuje je w internecie, to myślę, że jak najbardziej jest pan archiwistą społecznym, także też zachęcamy, żeby do otwartego systemu archiwizacji dołączyć, bo też pozwoli to na zaprezentowanie tych zbiorów szerszemu gronu. I to też, o czym państwu chciałam powiedzieć, co pewnie państwa najbardziej będzie interesowało jako przedstawicieli, przedstawicielki inicjatyw zajmujących się muzyką tradycyjną, muzyką wsi, no to możliwość opisywania w otwartym systemie archiwizacji zbiorów dźwiękowych. O tym też oczywiście więcej państwu opowiem na naszym spotkaniu drugim i trzecim. Powiem troszkę od strony technicznej, jak wygląda uzupełnianie takich informacji o zbiorach dźwiękowych i też podgrywanie tutaj fragmentów, bądź też krótszych, bądź dłuższych. To pracujemy również nad tym, żeby w otwartym systemie archiwizacji można było zamieszczać nagrania wideo, a także nagrania biograficzne, które są spisane, tak, żeby jednocześnie wyświetlała się transkrypcja wraz z odtwarzaniem dźwięku. I to jest jeden z obszarów, w którym otwarty system archiwizacji będzie się rozwijał. Czy archiwum rodzinne może być udostępniane w otwartym systemie archiwizacji? Jak najbardziej, to znaczy można się również tutaj zgłosić do otwartego systemu archiwizacji, posiadając taki zbiór, jak najbardziej. O kwestiach, pani tutaj też pyta o kwestiach związanych z prawami autorskimi wykonawców, to będziemy mieć w ogóle dedykowane szkolenia z prawa w archiwach społecznych i ja też zachęcam, bo w przyszłym tygodniu, do wzięcia udziału w przyszłym tygodniu będzie 9 czerwca Międzynarodowy Dzień Archiwów i wtedy takie szkolenie z aspektów prawnych będzie prowadzone, właśnie te wszystkie licencje przy zdjęciach i tak dalej. Gdyby państwo byli zainteresowani, to na Facebooku Centrum Archiwistyki. Może też zrobimy tak, że na końcu ja państwu tutaj te linki powklejam wraz z Asią do tego wydarzenia, ale oczywiście jeśli będzie wśród państwa potrzeba, żeby przeprowadzić jeszcze takie dodatkowe webinarium na przykład z tych kwestii, to postaramy się tutaj z paniami z Forum Muzyki Tradycyjnej jeszcze takie specjalne spotkanie też tym sprawom poświęcić. Więc tak wygląda otwarty system archiwizacji, czyli możemy w nim opisywać różnorakie zbiory, materiały archiwalne i zdjęcia, i dokumenty, i właśnie nagrania audio, nagrania wideo. Tak rejestrujemy nasze szkolenia, więc też będą państwo mogli mieć dostęp do tych webinarów, które pojawią się w przyszłym tygodniu. Oczywiście, jeśli chodzi o działania Centrum Archiwistyki Społecznej, to jeszcze może tylko tak dodam, bo jesteśmy nową instytucją, więc też zależy nam, żeby tutaj państwo mogli się z naszą ofertą zapoznać i śledzić nasze działania. Więc prowadzimy właśnie szkolenia, webinaria, no w tym momencie webinaria, ale też jesteśmy otwarci na takie przyjazdy do państwa, na konsultacje. Myślę, że już powoli wakacje po wakacjach będziemy do takiej formy też zachęcać, więc czy to do jakiegoś spotkania w szerszym gronie z państwem jako z reprezentantami właśnie tego typu archiwów, inicjatyw związanych z muzyką, również bardzo chętnie się z państwem poznamy na żywo. No i oczywiście też będziemy właśnie rozwijać otwarty system archiwizacji, czy o czym też Asia wspominała, organizować kolejne kongresy i spotkania w poszczególnych regionach. Tutaj jedna osoba napisała, że nie ma dźwięku, ale rozumiem, że nie ma żadnych problemów, nikt więcej nie zgłaszał, więc panie Przemysławie, proszę sprawdzić po prostu ustawienia, może podpiąć jeszcze raz urządzenie, które obsługuje dźwięk, bo tutaj tak widzimy, że nie ma problemu, jeśli chodzi o dźwięk innych osób.
Tak, to Państwo piszą, że słyszą, więc mamy nadzieję, że Pan również odzyska dźwięk i będzie Pan nas słyszał. Ja chciałam Państwu troszkę powiedzieć o Narodowym Zasobie Archiwalnym. Nie będzie to jakieś długie przemówienie, natomiast musimy sobie powiedzieć, że organizując archiwum społeczne, organizując je lub po prostu zbierając jakieś materiały w ramach naszej organizacji, bądź też nie, o czym mówi zasób nieewidencjonowany, jesteśmy częścią Narodowego Zasobu Archiwalnego, czyli częścią czegoś bardzo dużego, częścią tych zbiorów, które mają świadczyć o historii narodu, o jego kulturze, pokazywać społeczeństwo, jego historię, jego działalność i mają być zachowane dla przyszłych pokoleń, tak żeby przyszłe pokolenia mogły swoją historię, swoje tradycje dalej jakby kontynuować i też odtworzyć, tak? Żeby to, co było historią, co teraz jest dla nas współczesnością, a historią będzie, pozostało dla kolejnych pokoleń. Narodowy Zasób Archiwalny dzieli się na zasób państwowy i niepaństwowy. Nie wiem, czy tylko ja widzę, że troszkę źle to wygląda na prezentacji, ale generalnie jest to zasób państwowy i niepaństwowy. Ten państwowy nas nie będzie interesował za bardzo, ponieważ my, archiwa społeczne i zbiory, stanowimy niepaństwowy zasób archiwalny, czyli to są wszystkie te materiały archiwalne, które nie są własnością państwowych jednostek organizacyjnych. I tutaj podział jest jeszcze głębszy, ponieważ niepaństwowy zasób archiwalny dzielimy na ewidencjonowany i nieewidencjonowany. Ten nieewidencjonowany to jest zasób, który pozostaje w rękach prywatnych. To są nasze zbiory rodzinne, to są często zbiory, które gromadzimy, są wynikiem naszych zainteresowań, pasji, natomiast nie są w żaden sposób, nie jest to zbiór w żaden sposób sformalizowany. Należy do nas, on oczywiście też podlega ochronie jako dobro kultury. Natomiast zupełnie czym innym jest ten zasób ewidencjonowany, dlatego że jest to zasób publiczny, taki, który powstaje w wyniku działalności instytucji niepaństwowych, ale może być dostępny, jest bardziej sformalizowany. I tutaj macie Państwo przykłady, to są zbiory i archiwa właśnie partii politycznych, stowarzyszeń, firm, spółdzielni, ale również organizacji pozarządowych, które prowadzą archiwa społeczne, gromadzą jakieś zbiory. Natomiast nie będziemy sobie opowiadać tutaj dokładnie o Narodowym Zasobie Archiwalnym, o tym wszystkim, czego dotyczy Narodowy Zasób Archiwalny, jakie z tym wiążą się prawa i obowiązki. Możecie Państwo poczytać w ustawie o Narodowym Zasobie Archiwalnym. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, ochotę, to oczywiście zachęcam do zapoznania się z tą ustawą. I tam Państwo możecie przeczytać dokładnie więcej też na ten temat. My natomiast skupmy się na archiwach społecznych. Powiedzmy sobie, co to są archiwa społeczne, w jaki sposób powstają, co mogą gromadzić, czym mogą się zajmować. Najważniejsze, co jest charakterystyczne dla archiwum społecznego, to to, że ono powstaje w wyniku oddolnej działalności obywatelskiej. Bardzo często jest tak, że grupa właśnie fascynatów jakiegoś tematu, grupa osób interesująca się historią lokalną, zajmująca się wycinkiem historycznym danego regionu bądź kraju, zajmująca się jakąś grupą osób, stwierdza, że warto się bardziej pochylić nad tym tematem, warto gromadzić te materiały, być może w jego okolicy zaczynają one znikać i decyduje się na utworzenie archiwum społecznego, dlatego że jego główną misją jest działanie na rzecz właśnie ratowania i ochrony tego dziedzictwa, które zanika, które bez jego pomocy na przykład nie przetrwa, nigdy nie zostanie udostępnione powszechnie, nikt z niego nie skorzysta. Zatem podejmuje decyzję, że będzie pozyskiwał, zabezpieczał właśnie, opracowywał i udostępniał te wszystkie materiały, które
wchodzą w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego, oczywiście wszystko zgodnie z prawem i z tymi ustawami, które nas teraz obowiązują. Archiwa społeczne powstają w bardzo różny sposób, bo po pierwsze, to rzeczywiście pani Asia pisze, że tnie się dźwięk. Mam nadzieję, że u Państwa jest wszystko w porządku. Tutaj Państwo piszą, że tak. Dobrze, wróćmy do tematu, jak powstają archiwa społeczne. To może być działanie oczywiście celowe, tak jak zaczęłam opowiadać, tak? Po prostu zauważamy wokół siebie temat, którym warto się zająć, zauważamy ludzi, z którymi możemy podjąć współpracę i ocalić jakieś wartościowe zbiory archiwalne, zająć się i zaopiekować dobrami kultury i widzimy, że jesteśmy tymi osobami, które mają w sobie tyle zapału, że chcą to robić. Ale często jest tak, że archiwum społeczne powstaje też przy okazji, tak? Często to są takie duże, często jest tak, że prowadzimy jakieś duże projekty i ich głównym celem jest zupełnie co innego. Być może publikacja, być może wystawa, być może jakiś projekt multimedialny. I okazuje się, że w trakcie tych prac nad głównym projektem zaczynają spływać do nas materiały w ilości, której się nie spodziewaliśmy, albo odkrywamy w trakcie prac nad tym projektem właśnie to odgałęzienie, którym może być zaczątek archiwum społecznego. I tak się też często dzieje, że archiwa społeczne powstają przy fundacjach, przy instytucjach, które w pierwszej kolejności myślały o czymś zupełnie innym. Tutaj przykładem może być choćby karta, o której Ada już też wspominała. Znamy dokładnie jej historię, wiele lat tam pracowałyśmy i w karcie też było... Przepraszam, pan Piotr nie słyszy nikogo. Mam nadzieję, że państwo słyszą. Czy nie, tu Asiu nie mamy sygnałów, więc no, jeśli mają państwo jakieś takie pojedyncze problemy, to, no, to niestety tutaj nie będziemy w stanie pomóc. A gdyby się coś działo globalnie, proszę wtedy zgłaszać do przewodu. W każdym razie rzeczywiście z kartą było podobnie, to znaczy w pierwszym momencie to miało być wydawnictwo i skupiali się na pracach wydawniczych, tak? Natomiast w trakcie tych prac wydawniczych zaczęły spływać do karty materiały przeróżne, zaczęli pojawiać się świadkowie historii, których warto było właśnie nagrać, którzy opowiadali o historiach wtedy jeszcze niebezpiecznych do opowiadania i zdali sobie sprawę z tego, że oprócz tego głównego celu, którym było wydawanie czasopisma, jest coś jeszcze innego, bardzo ważnego. Jest to działanie na polu archiwistyki społecznej, jeszcze wtedy przecież nieznanej, czyli ocalenie tych materiałów, które do nich spływają. Co jest charakterystyczne dla archiwów społecznych, to, że bardzo dużą rolę w archiwach społecznych odgrywają właśnie świadectwa osobiste, relacje historii mówionej i zbiory fotograficzne, często pochodzenia prywatnego. To są zbiory unikatowe, których nie spotkamy w archiwach państwowych, których nie wytwarzają instytucje państwowe. Bardzo często to są materiały, które właśnie doskonale współgrają z materiałami z archiwów państwowych, często rzucając nowe światło na znane już fakty i co ważniejsze, pokazując historię, tradycje, pokazując też jak funkcjonowało społeczeństwo z punktu widzenia jednostki, człowieka, bezpośredniego świadka historii. I to są rzeczy chyba bardzo ważne w działalności, jeśli nie najważniejsze, właśnie archiwów społecznych. I teraz pewnie Państwo się zastanawiają właśnie, czy już takim archiwum są, czy nie. My oczywiście zachęcamy tutaj, żeby do nas śmiało pisać. Zawsze chętnie pomożemy, ale też wiemy, że większość z Państwa właśnie gromadzi nie tylko zbiory dźwiękowe, ale też pojawiają się tam fotografie, dokumenty, więc jak najbardziej mogą się Państwo nazywać archiwistami społecznymi. Ale to, co też jest ważne przy prowadzeniu takich prac i to też pewnie większość z Państwa zdaje sobie z tego sprawę, już takie działania prowadząc, no jest to, żeby pewien zasób takiej wiedzy merytorycznej mieć, tak, żeby wiedzieć po prostu,
jak ułożyć sobie te zbiory w pewną całość, jak je opracować, albo dopiero właśnie chcą się Państwo tego nauczyć i dlatego są tutaj z nami na szkoleniu, z czego oczywiście bardzo się cieszymy, ale ważne jest to, żeby w pewnym momencie, gdy już Państwo bardzo dużo tych zbiorów zgromadzili i są one bardzo zróżnicowane, żeby troszkę się zastanowić, jak nadać im pewną strukturę, też tak, żeby pokazać je po prostu światu, tak, i żeby w przyszłości ktoś mógł z tych zbiorów korzystać, czy w przyszłości, czy już teraz, prawda, tak żeby, czy osoby z Państwa regionu, czy osoby zainteresowane, badacze, badaczki też miały dostęp do tych materiałów i właśnie również do czasami takich przedmiotów, nie tylko, tak jak Pani tutaj Grażyna mówi, 480 instrumentów muzycznych, także też bardzo, bardzo na pewno, bardzo ciekawy zestaw, że tak powiem, i też jak najbardziej warto nie tylko zabezpieczyć, ale też opisać te posiadane w swoim, te muzealia posiadane w swoim archiwum. Oczywiście też to Państwo tak naprawdę decydują, co zbierają, jak pozyskują te zbiory. To jest zawsze decyzja, którą podejmują Państwo na początku, ale to też zmienia się często w trakcie istnienia takiego archiwum, tak, ze względu właśnie na to, o czym wspominała Asia, czyli właśnie na te działania prowadzone metodą projektową. Czasem jest tak, że po prostu chcąc uzyskać jakąś dotację, musimy troszkę poszerzyć zakres naszej działalności i wtedy też pojawiać się nam mogą coraz to nowsze materiały w tych naszych archiwach. No i właśnie granty i dotacje to jest też zawsze to, co wydaje się być tą najcięższą, że tak powiem, działką podczas podejmowanej aktywności, czyli kiedy właśnie chcą Państwo prowadzić albo jakieś szersze prace dokumentacyjne, albo opracować to, co Państwo mają, albo ewentualnie, jeżeli chcą Państwo gdzieś to udostępnić, stworzyć wokół tego jakąś wystawę, animację, no to pojawia się ten problem, jak to sfinansować, więc też taka możliwość pozyskiwania grantów, dotacji jest na pewno bardzo ważna i też w Centrum Archiwistyki planujemy w przyszłości i zarówno jakieś programy dotacyjne, ale też pomoc w tym, jak, gdzie można wnioskować, w jaki sposób w ogóle takie wnioski pisać. No i oczywiście to, co jest też istotne, to często tutaj Pani Grażyna jeszcze pyta o granty, dotacje dla osób prywatnych. No takie są rzeczywiście rzadsze, tak? Rzadziej się takie pojawiają. Raczej większość dotacji, jakie jest ogłaszana przez różne instytucje, pojawia się dla stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, więc czy my będziemy takie dotacje dla osób jeszcze, o Pani o tym wie, po to założyliśmy stowarzyszenie, no tak, raczej to idzie w kierunku wspierania stowarzyszeń i fundacji, chociaż czasem pojedyncze programy grantowe się pojawiają rzeczywiście, gdzie też mogą osoby korzystać. No i to, co też jest bardzo istotne, no to ta praca wolontaryjna, z której pewnie też część z Państwa korzysta, bądź sama część z Państwa jest takimi wolontariuszami, to też jest bardzo ważne w archiwach społecznych i też ogrom tej pracy, którą wkłada się w budowanie takiego archiwum, jest to często praca, którą ciężko wycenić i ciężko przeliczyć. I chciałabym Państwu pokazać teraz dwa archiwa, które wydają się dalekie od tego, czym Państwo się zajmują, ale też żeby wiedzieli Państwo, jak zróżnicowana jest ta dziedzina, jak bardzo różnego rodzaju zbiory są gromadzone. Więc pierwsza ta inicjatywa to jest Fundacja Wielki Człowiek, która powstała no, dla uczczenia pamięci znanego na pewno Państwu himalaisty Jerzego Kukuczki. Archiwum bardzo zróżnicowane, więc to jest, wydaje mi się, w nim ciekawe, dlatego że to nie tylko są fotografie czy nagrania z wypraw, które Jerzy Kukuczka odbywał, w których uczestniczył, ale też znajdują się w tym archiwum różnego rodzaju przedmioty, na przykład szpilki od namiotu,
które były wykorzystywane na wyprawach. I też udostępnię teraz Państwu na moment pulpit, żebyśmy mogli sobie zobaczyć to archiwum. Ono jest właśnie w otwartym systemie archiwizacji oraz ma też swoją stronę wirtualną po prostu, więc zaraz Państwu pokażę. Już powinni Państwo widzieć teraz stronę tą wirtualnego archiwum, tak ona wygląda. Ja link też później mogę Państwu wkleić na czacie. No i oprócz tego, że to archiwum jest tutaj, tak, mamy tutaj audio, mamy wideo, mamy zdjęcia, materiały tekstowe i muzealia właśnie, czyli ta wspomniana szpilka od namiotu będzie się znajdować tutaj. I oprócz tego mamy również otwarty system archiwizacji, czyli ten sam zasób jest opisany również tutaj i również tutaj można przeglądać, z czego to archiwum się składa. Tutaj jest akurat podzielone w ten sposób, na spuściznę, kolekcje. Te wszystkie pojęcia sobie wytłumaczymy na naszym drugim spotkaniu, także proszę się teraz nie przejmować, że może być to troszkę zawiłe o szczegółach tego nazewnictwa, którym się tutaj posługujemy. Będziemy jeszcze rozmawiać, więc też na pewno stanie się to dla Państwa jasne. No i tutaj widzimy, prawda, kolejne serie, co wchodzi po prostu w skład tego archiwum, więc też polecam, oczywiście otwarty system archiwizacji jest stroną dostępną, mogą Państwo w wolnej chwili też zapoznać się z zasobami tych archiwów, które zdecydowały się na korzystanie właśnie z otwartego systemu archiwizacji. I już do Państwa teraz wrócę. Wrócimy do prezentacji. Więc to jest Fundacja Wielki Człowiek i drugi przykład, Fundacja TRES. To jest fundacja ze Zwąszynia. Też polecam zapoznanie się. Tutaj mają Państwo adres strony. Też tutaj, widzę, że Asia już na czacie wkleiła. Dziękuję. Też bardzo ciekawe działania polecam. Fundacja TRES prowadziła między innymi taki projekt związany z przesiedleniami ludności żydowskiej w 1938 roku, mianowicie osoby, które przebywały w III Rzeszy, posiadały polskie paszporty, zostały właśnie do Zwąszynia przymusowo przesiedlone, więc oni też stworzyli taką bazę osób, których to dotknęło i też na tej podstawie animowali różne działania lokalne, chociażby w formie przedstawienia przygotowanego dla młodzieży, które już od wielu lat się tam toczy, więc to też jest, Fundacja TRES jest o tyle ciekawym przykładem, że bardzo stawiają w swoich działaniach na takie działania lokalne, na animację, edukację lokalnej społeczności, też między innymi stworzyli grę planszową, także no dużo takich działań otwierających, wychodzących gdzieś też do osób zainteresowanych, ale też no takich uwspółcześnionych, tak żeby zainteresować też młodszych odbiorców tymi działaniami. Tak, Ada, opowiadając o Fundacji TRES, poruszyła bardzo istotną kwestię, to znaczy kwestię współpracy z lokalną społecznością, bo tak jak już sobie powiedzieliśmy, archiwa społeczne bardzo, bardzo często, właściwie to w większości swoje zbiory opierają o zbiory od osób prywatnych, od społeczności lokalnej i to, żeby pozyskiwać swoje zbiory, to żeby poszerzać nasz zasób jest naszym celem, tak? Nie zamykamy się na tym, co mamy w tym momencie i albo to na tym, co mieliśmy w momencie rozpoczęcia naszej działalności. Chcemy ten zasób powiększać, chcemy ratować coraz więcej zbiorów i zachowywać te zbiory dla następnych pokoleń. I w przypadku archiwów społecznych i pozyskiwania tych zbiorów bardzo ważne jest to, żebyśmy
właśnie opierali się o nasze najbliższe otoczenie, jeżeli to dotyczy i nasza działalność dotyczy tego naszego najbliższego otoczenia, to rzeczywiście skupmy się na tym, żeby dowiedzieć się jak najwięcej, pozyskać jak najwięcej od rodziny, od przyjaciół, od osób, które nie będziemy powiększać, nie mamy gdzie trzymać. Rozumiem, to jest bardzo poważny problem wielu archiwów społecznych, powierzchnia magazynowa, powierzchnia na serwerach, bo część z Państwa przecież przechowuje również pliki cyfrowe, pliki audio, ale jeśli możemy, to współpracujmy właśnie z członkami stowarzyszeń lokalnych. Bardzo często takie współprace przynoszą niesamowite efekty z mieszkańcami danego regionu. Jeżeli nasze archiwum skupia się na ratowaniu zbiorów właśnie regionu i działamy lokalnie, ale być może jakby zajmujemy się historią konkretnej grupy społecznej, konkretnych osób, więc wtedy kierujemy nasze zainteresowania i współdziałamy właśnie z nimi. Bardzo dobrym sposobem, praktykowaliśmy to też w archiwum Ośrodka Karta, jest zbieranie archiwaliów bardzo szeroko rozumianych właśnie poprzez ogłaszanie różnych akcji. My tak w Karcie organizowaliśmy akcję zbierania pamiętników. Powstał bardzo duży zbiór pamiętników pisanych po polsku w XX wieku. Karta w swoich początkach ogłaszała też konkursy właśnie na wspomnienia. To jest dobry pomysł, żeby ogłosić taką akcję nagrywania relacji oczywiście. Wtedy mamy szansę dotrzeć do szerokiego grona i odbiorców, i osób, które mogą z nami podjąć współpracę, osób, od których możemy pozyskać materiały do naszego archiwum. No i współpracujmy tak z organizacjami, które mamy blisko nas i z którymi taka współpraca jest możliwa. Szkoły, harcerze, domy kultury. Taka wspólna praca może zwiększyć nasze zasięgi, tak, obszary, do których możemy dotrzeć i do ludzi, z którymi możemy się skontaktować. Zawsze najskuteczniejszy jest kontakt bezpośredni, docieranie do kolejnych osób, które nas sobie polecają. To taki trochę łańcuszek, który, prawda, przekazywany ustnie na nasz temat, dobre opinie, dobre doświadczenie, to bardzo pomaga. To też buduje zaufanie. Nie wszyscy są otwarci i nie wszyscy chętnie dzielą się ze swoimi zgromadzonymi na przykład przez lata materiałami, czymś, co wydaje się i jest dla nich bezcenne, czymś, co nad czym pochylali się przez wiele lat, więc takie budowanie zaufania w tym otoczeniu, w którym możemy pracować, jest bardzo ważne. Polecanie sobie nas i siebie nawzajem jest bardzo istotne, więc my tutaj zawsze podkreślaliśmy, że zbiór karty i zbiór wielu archiwów społecznych to jest wynik takich dobrych relacji między archiwum społecznym a osobami, które decydują się ofiarować do tego archiwum swoje pamiątki. Często pamiętajmy, że to są jedyne pamiątki rodzinne albo pokazujące działalność danej osoby, tak, gromadzone latami. Oczywiście nie oznacza to, że musimy zbierać absolutnie wszystko i że jeżeli to jest na przykład zakres chronologiczny, którym się interesujemy, czy to jest ta tematyka, którą się zajmujemy, to już musimy przyjmować bezwzględnie wszystko. Nie, stosujmy selekcję, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, o jakiej pani też wspomina pani Grażyna, że nie mamy miejsca. Oczywiście ratujmy tyle, ile się da, ale zachowujmy rozsądek. Nie wszystko okaże się dla nas cenne i nie wszystko powinno trafić do tego archiwum, prawda? Co innego źródła, co innego opracowania. Wiadomo, że materiał archiwalny, ten źródłowy, oryginalny jest bardzo cenny, zwłaszcza jeżeli może się okazać, że dana osoba, która jest w posiadaniu tego materiału, nie ma go komu przekazać i mieliśmy takie sytuacje, że przekazywano do nas materiały, dlatego że wiadomo było, że po śmierci danej osoby nikt się nimi nie zaopiekuje, one zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie po prostu zostaną, ulegną zniszczeniu, tak?
Zastanówmy się nad wartością historyczną takich materiałów, nad ich unikatowością, tak? Tymi kryteriami mogą być też ramy chronologiczne. Jeżeli przyjmujemy, że zajmujemy się materiałem z konkretnych lat, to może być oczywiście temat, bo jeżeli zawężamy naszą działalność do konkretnego tematu, regionu, o czym mówiliśmy, do konkretnej grupy osób, to oczywiście te materiały będą nas najbardziej interesowały. Bardzo często są to materiały, które budzą emocje, tak? Większość materiałów, które pochodzą od osób prywatnych, od osób, które były bezpośrednimi świadkami wydarzeń historycznych, to są materiały bardzo naładowane emocjonalnie. Wyobrażam sobie, że tak jest właśnie w przypadku muzyki, która budzi bardzo, bardzo dużo emocji i przywołuje to, co kiedyś było, to, co jest teraz, w sposób niezapisany, tak? Dźwięk rzeczywiście dociera do nas dosyć głęboko. I zwróćmy jeszcze uwagę na to, czy ten materiał, który w momencie już naszego funkcjonowania, który do nas trafia, to czy to jest materiał, który będzie też powiązany z innymi materiałami? Bardzo często jest tak, że archiwa społeczne, zakładając jakąś kolekcję, otwierając jakiś zbiór i go opracowując, nie tworzą zbioru zamkniętego. Jakby nastawiają się na to, że do tego zbioru może jeszcze wpłynąć, mogą jeszcze wpłynąć inne materiały i ten zbiór pozostaje otwarty. Jeżeli tak będzie też w naszym przypadku, to weźmy to pod uwagę, tak? Że taki materiał może uzupełnić nasz zasób. Samo przyjmowanie zbiorów w przypadku archiwów społecznych też powinno być przemyślane pod kątem prawnym i też sformalizowane, tak? Nie możemy już teraz pozwolić sobie na działania niesformalizowane, jednak zasób przyjmowany do archiwum powinien zostać poświadczony i powinniśmy mieć jednak dokumenty na to, że ten materiał został do nas przekazany, że możemy nim operować, możemy się nim posługiwać. Ja wiem, że część z Państwa działa już bardzo, bardzo długo. Sama w karcie miałam takie doświadczenie. To jest organizacja, która, prawda, działa od 38 lat i te 38 lat temu nikt nie myślał o tym, żeby w momencie, kiedy przychodzi ofiarodawca i chce przekazać jakiś materiał, swoje wspomnienia, dokumenty, nikt wtedy nie myślał o podpisywaniu dokumentów, ale teraz już o tym pomyślmy. Warto się zabezpieczyć i warto też zabezpieczyć osobę, która do nas te materiały przekazuje. Spisujemy wtedy protokół przekazania, tak, w momencie, kiedy coś przyjmujemy do zbioru, warto jest podpisywać umowy, w których będziemy odpowiednie formuły zawierać, w których będzie mowa o tym, jakie mamy prawa, jakie mamy obowiązki wobec tych materiałów, które do nas przyjmujemy i to samo, jakie mają prawa i obowiązki osoby, które ten materiał do nas przekazują. To jest zabezpieczenie dla dwóch stron. W takim protokole przekazania możemy też zawrzeć informacje, czy przyjmowane są oryginały, czy wypożyczane tylko te materiały po to, żeby je zdigitalizować i przetworzyć na pliki cyfrowe. Zapisujemy tam wszystkie możliwe opcje, jakie będą się działy, tak, z tym materiałem archiwalnym, który jest do nas przekazywany. Przy przyjmowaniu zbiorów warto jest też ustalić się z ofiarodawcą, co my możemy zrobić z tym materiałem, jakie mamy prawo dysponowania nim już w momencie, kiedy ono będzie w naszym archiwum społecznym, ponieważ tutaj możliwości jest też bardzo dużo. Jeżeli to jest materiał jednolity, jeżeli to jest zbiór utworzony przez daną osobę, dotyczący tej osoby, pokazujący też jej zainteresowania, jej życie, jeżeli to jest całość, jakby od razu wiemy, że tego zbioru nie będziemy dzielić, że to będzie ta jedna całość, nad którą po prostu będziemy dalej pracować. Tak samo, jeżeli jest zbiór dotyczący jakiejś konkretnej tematyki czy środowiska, oczywiście tutaj nie będziemy w niego ingerować mocno. Natomiast bardzo często się zdarza tak, że
osoby, z którymi się spotykamy, które nagrywamy, przy okazji takich spotkań przekazują nam luźne zbiory materiałów. Materiały, które gromadziły, bo są czymś zainteresowane. Czasem dzielą się z nami też materiałami rodzinnymi. I teraz ustalmy, co my możemy z tym zrobić już teraz na początku. Czy te materiały takie luźne mają jednak zostać w jednym zbiorze, opatrzone na przykład nazwiskiem tej osoby, bo ona chciałaby, żeby tak zostało, to czasem może utrudnić nam dalsze prace w archiwum, ponieważ będzie to zbiór niejednorodny, o czym sobie jeszcze o tym powiemy. Czy też ta osoba zgodzi się na to, żeby ten materiał trafił do różnych zbiorów, które są z tymi konkretnymi materiałami powiązane na przykład tematycznie. Mieliśmy takie sytuacje w Fundacji Ośrodka Karta, że na przykład działacz opozycyjny zbierający różne materiały w trakcie na przykład nagrania przekazywał koleżankom ulotki solidarnościowe, na przykład jakieś odezwy i tak dalej. I teraz to dla nas było istotne, czy on, jemu zależy, żeby to zostało w teczce jednostce archiwalnej opatrzonej właśnie jego nazwiskiem jako ofiarodawcy, czy zgodzi się na to, żeby na przykład część materiałów trafiło w przypadku karty do kolekcji Solidarność Narodziny Ruchu, gdzie były materiały właśnie dotyczące działania NSZZ Solidarność, więc ustalmy sobie to na początku i ustalmy, w jaki sposób my możemy tymi materiałami też po opracowaniu dalej operować. Czy my możemy je zdigitalizować, być może udostępnić na naszej stronie internetowej, czy możemy swobodnie udostępniać je czytelnikom, czy wszystkim zainteresowanym, które do nas przychodzą, czy też są jakieś obostrzenia, bo oczywiście takie obostrzenia w umowach z ofiarodawcami jak najbardziej możemy wprowadzać. Zastrzeżenia na konkretną ilość lat. Mieliśmy takie zastrzeżenia od kilku do nawet kilkudziesięciu lat. Trafiły do nas, do karty, wtedy jeszcze trafiły na przykład pamiętniki z zastrzeżeniem ofiarodawczyni, że mogą być udostępniane dopiero po jej śmierci. Honorowaliśmy wszystkie takie prośby, ponieważ docenialiśmy fakt, że osoba, która całe życie gromadziła ten materiał, pisała pamiętniki, pisała dzienniki, przynosi je do naszego archiwum i powierza nam pieczę nad tym materiałem i takie jej prośby zawsze honorowaliśmy. No i oczywiście ustalmy, czy będziemy mogli ten materiał publikować. W przypadku publikacji oczywiście tutaj dochodzą jeszcze inne kwestie i dodatkowe umowy dotyczące już samych publikacji. No i ustalmy sobie też, co chcemy zrobić z materiałami, których do tego archiwum nie chcemy przyjąć. Z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli to są duże ilości zbiorów, a być może właśnie takie duże ilości też do Państwa trafiają, niekoniecznie pojedyncze materiały czy kilkanaście dokumentów, ale właśnie większe zbiory, możemy zakładać, że wśród nich trafią się materiały, o których też już wcześniej mówiliśmy, że nie będą pasowały do naszego archiwum, czy chronologicznie, czy tematycznie. Być może będą zawierały dane bardzo wrażliwe. Takie też się nam zdarzały. Przykładem tutaj mogą być na przykład wyniki badań. Jeżeli ktoś przekazuje Państwu materiały dotyczące siebie, swojej rodziny, swoich przodków, być może trafią Państwo na przykład na dokumenty pokazujące historię chorób. My decydowaliśmy bardzo często, że taki materiał nie będzie włączany do archiwum, chyba że rodzina wyraźnie zaznaczała sobie, że chce, żeby tak było, tak? Natomiast wtedy sugerowaliśmy jednak zwrot. I tutaj ustalmy sobie też na początku, co z takimi materiałami, które do naszego archiwum nie trafią, możemy zrobić. Jeżeli to są kopie, jeżeli to są duplikaty, często jest tak, że jeden dokument powielony jest kilkunastokrotnie, możemy zdecydować o brakowaniu. Oczywiście to wszystko w porozumieniu z ofiarodawcą, możemy to zapisać sobie od razu już właśnie w umowie. Jeżeli to są materiały, które możemy przekazać do innej instytucji, która
na przykład tym się zajmuje, czymś się zajmuje, my nie. Tak często bywa, że przy okazji przyjmowania na przykład spuścizn, materiałów osób prywatnych, te osoby bądź ich rodziny mogą przekazywać na przykład książki, na przykład czasopisma zupełnie niezwiązane z tą osobą, które ona po prostu gromadziła w swojej bibliotece, niekoniecznie oddające jakby charakter jej zainteresowań, po prostu są częścią jej biblioteki, teraz wszystko do nas trafia. W porozumieniu z ofiarodawcą możemy zaproponować na przykład przekazanie tego materiału do biblioteki, tak? Jeżeli on wyrazi na to zgodę, to tutaj część bibliotek chętnie takie zbiory przyjmuje. Są też fundacje, które zajmują się właśnie przyjmowaniem takich materiałów. I wreszcie możemy zdecydować w porozumieniu z ofiarodawcą, że ten materiał, który uznamy za materiał, którego nie będziemy włączali do naszego archiwum, po prostu zwracamy ofiarodawcy. Część osób zresztą od razu sobie może takie obostrzenie jakby wprowadzić w tej umowie. Materiał, który nie wtrafi do naszego archiwum, zostanie wtedy zwrócony ofiarodawcy. Chciałabym jeszcze krótko też Państwu opowiedzieć o tym, jak pracować z dokumentami. Wiem, że duża część z Państwa takie dokumenty posiada, nie tylko właśnie nagrania muzyki, ale również dokumenty. Choć byłabym wdzięczna, gdybyście Państwo napisali, jakiego rodzaju to są dokumenty. Czy to jest korespondencja, czy to są zapiski właśnie wspomnieniowe, czy to są dokumenty osobiste. Mogłabym też odnieść się już do konkretów. Natomiast jest tak, że rzeczywiście bardzo często przy okazji spotkań właśnie w trakcie nagrań, ale też przy okazji różnych kontaktów bezpośrednich, osoby, z którymi się spotykamy, przekazują nam swoje materiały i tu warto wiedzieć, jak z nimi dalej pracować, co dalej z nimi możemy zrobić. Właśnie tutaj pan Paweł pisze list, legitymacja, korespondencja, listy, dokumenty osobiste, właśnie. I bardzo często jest tak, że właśnie archiwa społeczne otrzymują takie materiały osobiste, korespondencja, dokumenty, notatki bardzo różne, bardzo często materiały dotyczące działalności zawodowej, ale też to mogą być materiały bardziej tematyczne, skupione wokół organizacji, skupione wokół środowiska, materiały lokalne. Musimy wiedzieć, że możemy przejąć zbiór, który jest zupełnie nieuporządkowany, nie posiada żadnego środka ewidencji. Tutaj praca będzie dużo większa do wykonania, ale osobiście spotkałam osoby, które prowadziły swoje zbiory w sposób bardzo zdyscyplinowany, spisywały je naprawdę dokładnie i przekazując taki materiał do archiwum, właściwie połowa pracy została już wykonana przez ofiarodawcę, nam pozostawała ta druga część pracy. Jeżeli to jest materiał, który jest całkowicie uporządkowany, jeszcze dodatkowo posiada jakieś pomoce ewidencyjne, to o ile nie budzi to naszych zastrzeżeń i widzimy, że ten układ ma sens i jest czytelny dla nas i dla osób z zewnątrz, to oczywiście taki układ możemy zachować. Natomiast tutaj widzę, Państwo też mają, no tak, oczywiście nagrania, fotografie, muzyka, tak, to tego oczywiście się spodziewałam. Listy, fotografie. W każdym razie, jeżeli właśnie ten układ nie budzi zastrzeżeń, zachowajmy go, bo to też pokazuje sposób myślenia osoby, która ten zbiór tworzyła, być może będzie świadczył o charakterze jej pracy. To jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli przyjmujemy taki materiał, który jest tylko częściowo uporządkowany, to też w porozumieniu z ofiarodawcą możemy ustalić, co my dalej z nim zrobimy. Część ofiarodawców całkowicie powierza to naszej decyzji i pozwala nam tworzyć układ tego zbioru w taki sposób, jaki jest właściwy, tak? Albo naszym zdaniem przynajmniej.
jest najbardziej czytelny i odpowiedni dla naszych odbiorców. Oczywiście ten materiał, który jest przyjmowany w sposób zupełnie nieuporządkowany, będzie zależał tylko od nas. To, jaki zostanie mu nadany układ, to jak zostanie uporządkowane, pozostaje naszej decyzji. Zakładamy, że ofiarodawca takiego planu żadnego nie miał, skoro przekazuje nam materiał właśnie w takiej postaci. Rozpocznijmy zatem od studiów wstępnych, czyli pracy, która będzie polegała na zapoznaniu się na przykład z dostępnymi źródłami na temat tego materiału. Jeżeli to jest materiał od osoby, z którą się spotykamy, dobrze jest już w momencie przyjęcia troszkę porozmawiać na ten temat. My tak w karcie robiliśmy, w protokole nawet mieliśmy takie miejsce na opis historii tego zbioru, bo właśnie często to może być pojedyncza legitymacja, kilka listów, kilka kartek dokumentów. Dobrze jest wiedzieć, czego dotyczą, kogo dotyczą te dokumenty, jak trafiły do ofiarodawcy, bo to przecież nie musi być jego zbiór, tylko zbiór jego rodziny. I to są te studia wstępne. Przy dużej ilości to często jest zapoznanie się z literaturą, czasem nawet fachową na temat danej organizacji, jeżeli nie mamy pełnej wiedzy na jej temat. Przy zbiorach osób prywatnych to często właśnie jest rodzina z tą osobą, z jej rodziną i dowiedzenie się czegoś na temat tego materiału, tej osoby czy tego wydarzenia, którego ten materiał dotyczy. Następnie spróbujmy rozpoznać zawartość tego zbioru, który przyjęliśmy, stan jego opracowania, bo jest często tak, że przy większej ilości materiału może się okazać, że część zbiorów została uporządkowana, część jednak nie. To tutaj jest ten moment, kiedy rozpoznajemy ten materiał tak wstępnie, zaczynamy sprawdzać jego kompletność, czy dokumenty są całe, tak? Czy korespondencja na przykład składa się rzeczywiście z jednej strony, czy być może się urywa. To jest ten etap, kiedy mamy szansę jeszcze przed ułożeniem, mamy możliwość skontaktowania się być może z ofiarodawcą i uzupełnienia tego zbioru, jeżeli okaże się, że na przykład coś jest niekompletne. W tym momencie też możemy zadecydować o konserwacji. W momencie przeglądania tych zbiorów rozpoznajemy materiały, które na przykład są jakoś zakażone biologicznie. I to jest ważne, żebyśmy możliwie szybko ten materiał rozpoznali, dlatego że dokumenty zdrowe bardzo szybko mogą zostać zakażone właśnie przez te dokumenty już skażone. I im szybciej rozłączymy dokumenty zakażone od tych zdrowych, tym lepiej dla naszego zbioru będziemy mogli zadecydować o dalszej konserwacji. I wreszcie rozpoznajmy też oryginały od kopii, sprawdźmy, czy w zbiorze jest dużo dubletów. To też jest ten moment, kiedy decydujemy, co dalej znajdzie się w naszych jednostkach archiwalnych. I po tym wstępnym rozpoznaniu przechodzimy już do przeglądu zawartości materiałów archiwalnych. Tutaj efektem końcowym tej pracy, tego przeglądu, będą właśnie już utworzone jednostki archiwalne, czyli te nasze teczki. Mówimy cały czas, prawda, o dokumentach, które mogą się w Państwa przypadku też pojawiać. I tu jest praca dla nas już bardzo często czasochłonna, dlatego że musimy zapoznać się z treścią też tych dokumentów, które do nas trafiły. Jeżeli to jest pojedynczy dokument, wiadomo, nie przysporzy nam to tak wielu trudności w decydowaniu też, jak ten materiał ma być ułożony. Jeżeli jednak się zdarzy, że to jest większy zbiór, to tutaj musimy się zapoznać z treścią tych dokumentów, rozpoznać je na tyle, żeby móc zadecydować, że konkretne materiały trafią do wspólnej teczki, czyli jednostki archiwalnej. Podział, jaki sobie tutaj nadamy, to jest ten układ, który już będzie stałym podziałem
danego zbioru. Czyli jeżeli zdecydujemy, że w tym zbiorze możemy na przykład wydzielić korespondencję, jeżeli zobaczymy, że na przykład to są dokumenty dotyczące konkretnych lat i możemy utworzyć kilka jednostek dotyczących tych konkretnych lat, konkretnych osób, być może konkretnych wydarzeń, to to jest właśnie ten moment, kiedy rozpoznajemy treści i budujemy z nich jednostki archiwalne, które w sposób, powinniśmy je spróbować zbudować na tyle czytelnie, żeby były łatwe do rozpoznania przez naszych czytelników i przez osoby, które kiedyś z nich będą korzystały, również oczywiście dla nas. Jeżeli już zdecydujemy o tym, jak te materiały zostaną ułożone w ramach jednostek archiwalnych, jaki będzie podział tych jednostek archiwalnych, przechodzimy do ich formowania i do pracy już z samymi jednostkami, czyli z tymi naszymi teczkami. Przegląd polegał na tym, że sobie je tylko jakby tematycznie, chronologicznie, czy według jeszcze innego kryterium podzieliliśmy. Tutaj już pracujemy wewnątrz teczek i wewnątrz teczek te dokumenty porządkujemy. Jeżeli na przykład mamy legitymację, mamy dowód, ułóżmy je, nawet jeżeli są te dwa dokumenty, ułóżmy je chronologicznie. Zasada jest taka, że te materiały powinny być ułożone w takiej kolejności, żeby można było odtworzyć historię danej osoby, danego środowiska, czy tego tematu, którego dotyczy jednostka archiwalna. Wewnątrz teczek materiały powinniśmy też spaginować. To pozwala na zachowanie porządku w jednostce archiwalnej, jeżeli będziecie Państwo te materiały udostępniać, ale też jeżeli będziecie po prostu je wykorzystywać do własnej działalności, pozwoli to na to, że ten materiał zawsze będzie odłożony we właściwe miejsce i ten układ nie zostanie w żaden sposób zachwiany. Wreszcie paginacja pozwala też na kontrolę zawartości jednostek archiwalnych. Jeżeli Państwo udostępniacie, macie pewność przy paginacji, że materiał po pierwsze został włożony oczywiście przez czytelnika we właściwe miejsce i teczka jest ułożona właściwie, ale też możecie Państwo sprawdzić, czy ten materiał po prostu nie został zagubiony, tak? Czy nie zniknął z tej teczki. Więc taka paginacja służy też po prostu kontroli zasobu. Przy formowaniu jednostek aktowych i już też w poprzednich etapach będziecie Państwo napotykali na kserokopie, właśnie na dublety. I tutaj jest ten moment, kiedy decydujemy, że ten materiał odkładamy jako materiał bądź do brakowania, bądź właśnie do zwrotu ofiarodawcy. Paginacja, czyli po prostu numerowanie stron zapisanych, które macie Państwo w zbiorach. Jeżeli są po prostu, znaczy jeżeli jest korespondencja, to w prawym górnym rogu nadajecie Państwo kolejny numer. Właśnie numerowanie stron tutaj Ada Państwu odpowiada. Oczywiście istnieje taka możliwość, tylko wspomnę, że oczywiście istnieje taka możliwość, że ponieważ zbiór może być otwarty, jeszcze ktoś do niego może napłynąć, no to paginacja może zostać zmieniona. Tak, ołówkiem, nie długopisem. Przy małej ilości stron możecie Państwo oczywiście usunąć tę paginację, prawda? Natomiast przy dużych zbiorach często stosuje się po prostu przekreślenie, być może też w archiwach państwowych też Państwo spotkali, że często strony dokumentów są przekreślone i paginacja jest prowadzona od początku. Jeśli chodzi właśnie jeszcze tutaj o to brakowanie, to też Państwo to mogli sobie już zagwarantować na początku w umowie bądź w protokole i będą Państwo wiedzieli od razu, co z tym materiałem robić i nie będziecie się Państwo w tym momencie akurat już nad tym zastanawiać, tylko spokojnie z tym materiałem dalej będziecie pracować. Jeżeli mamy uformowane jednostki archiwalne, są one spaginowane, to też znaczy, że my dobrze już znamy zawartość tej jednostki archiwalnej i możemy zdecydować o jej opisie. Opisie w bazie archiwalnej, do czego zachęcamy do opisu właśnie w otwartym systemie archiwizacji, który jest zgodny z międzynarodowymi standardami archiwalnymi i dużo o nim dowiecie się jeszcze Państwo na tym dodatkowym szkoleniu. Natomiast
otwarty system archiwizacji jest też bardzo przyjazny, bo on równocześnie pomoże Państwu w ostatnim punkcie tej pracy z dokumentami, czyli z opracowaniem pomocy archiwalnych. Taką podstawową pomocą archiwalną jest inwentarz zbioru. On oprócz ogólnych informacji o zbiorze, o jego twórcy, o tym jak powstawał, jaka jest jego historia, jak ten materiał trafił do archiwum i jak był opracowywany, to przede wszystkim zawiera pełny wypis jednostek archiwalnych. I otwarty system archiwizacji, oprócz tego, że pozwala Państwu właśnie wprowadzić pełny opis jednostki do bazy, później go udostępnić bądź nie, w zależności od tego, jak Państwo zadecydują i czy dany materiał może być udostępniony, czy nie, to właśnie pozwoli na koniec tej pracy wygenerować inwentarz archiwalny. Nie będą Państwo musieli dodatkowo zajmować się rubrykami, które taki inwentarz powinien posiadać, ponieważ OSA daje Państwu możliwość generowania gotowego inwentarza archiwalnego. Bardzo często taki inwentarz jest wymogiem, jeśli chodzi o dotację, tak? Dzięki niemu dotacjodawca widzi, jaka praca została wykonana i co wchodzi w skład zbioru, na który dotacja była przeznaczona. Wśród tych dokumentów, które Państwo możecie przyjąć, mogą się zdarzyć również spuścizny, o czym wspominałam, czyli utworzone, już gotowe zespoły archiwalne, które wytworzyła dana osoba albo osoby fizyczne i takie, które dotyczą jej życia, działalności na wielu, wielu polach, w tym działalności właśnie zawodowej, działalności społecznej, zainteresowań. I o ile w przypadku tych takich kolekcji czy zbiorów właśnie tematycznych, środowiskowych, lokalnych i bardzo ogólnych, nie mamy jednego takiego wskaźnika, który pomógłby nam uporządkować taki zbiór, powiedział, jaki mógłby być to układ, trochę podpowiedzieć. Musimy tu zadziałać już intuicyjnie albo właśnie w porozumieniu z ofiarodawcą, który może nam historię tego zbioru opowiedzieć, bądź właśnie po zapoznaniu się z odpowiednią literaturą, to w przypadku spuścizny, czy jeśli Państwo wolą określenie kolekcji osobistej tej konkretnej właśnie osoby, dużą pomocą są wytyczne Archiwum Polskiej Akademii Nauk z 1990 roku. Tak, wytyczne są dostępne, prześlemy Państwu link i one doskonale pokazują, w jaki sposób możemy taką kolekcję osobistą, spuściznę zbudować. Oczywiście będą one najbardziej pomocne dla tych, którzy mają duże zbiory dotyczące konkretnej osoby, ponieważ pokazują układ, jaki w przypadku takiej spuścizny może powstać. Wytyczne proponują podział na materiały biograficzne, na materiały, które będą dotyczyć na przykład działalności zawodowej, nawet sugerują, żeby to była kolejność miejsc zatrudniania, działalność społeczna danej osoby, pracę twórcy spuścizny, jeżeli pisał, jeżeli publikował, korespondencja z podziałem na wchodzącą i wychodzącą, wreszcie materiały o twórcy spuścizny, materiały rodzinne oraz materiały osób obcych, tutaj w kolejności alfabetycznej. Więc w przypadku kolekcji osobistych spuścizn tutaj mamy takie wytyczne, na których się możemy opierać. Oczywiście nie jest to obowiązkowe. Może się okazać, że mają Państwo właśnie spuściznę, którą twórca bądź jego rodzina w jakiś sposób już opracowała i tego układu nie burzymy, ponieważ ona też pokazuje właśnie tak jak wspominałam wcześniej, trochę tok myślenia na temat tego zbioru i to jak twórca tej spuścizny te swoje materiały widział. W ośrodku Karta posługuję się tym przykładem, ponieważ pracowałam też z tym materiałem. Pojawiła się spuścizna Stefana Kisielewskiego, który wiele teczek
stworzył sam. Widać tam było właśnie tą myśl organizacyjną, tą jak on swoją działalność, przepraszam, pani Grażyna pisze, że zrobicie to państwo na emeryturze. Może dzięki wsparciu wolontariuszy uda się szybciej, tak liczę na to, że może wolontariusze tutaj pomogą, bo rzeczywiście no, ta praca jest, rzeczywiście wymaga dużo czasu, wymaga dużego zaangażowania. Zdarzały się nam w karcie spuścizny, które były opracowywane bardzo długo, ale tak jak mówię, w przypadku spuścizn tutaj mamy pomoc. Natomiast jeżeli to są małe kolekcje osobiste, małe zbiory materiałów archiwalnych, które dotyczą jednego tematu, po prostu traktujecie je państwo też jako jednostki archiwalne. Układacie je zgodnie z chronologią, bierzecie pod uwagę tematykę danego materiału i układacie je po prostu też intuicyjnie, tak? W przypadku spuścizn rzeczywiście tutaj wytyczne są dużą pomocą. Podeślemy państwu link, tam są bardzo dokładne opisy, co konkretnie w ramach danej kategorii powinno się znaleźć i co może być w danej kategorii zawarte. Starałam się państwu opowiedzieć trochę o tych dokumentach, jak z nimi współpracować, a Ada opowie o czymś zupełnie innym. Tak, dziękuję Asiu. Zdajemy sobie sprawę, że może być tutaj dużo informacji, prawda, w dniu dzisiejszym, ale proszę się nie martwić, wszystkie materiały państwo otrzymają i też oczywiście tutaj parę osób w międzyczasie się pytało o taką właśnie, Asiu, kiedy mówiłaś o tych zbiorach, to właśnie taką pomoc przy ułożeniu sobie, prawda, swojego archiwum, my bardzo chętnie oczywiście w tym pomożemy. Ja może tylko dodam, że jeżeli będą potrzebowali państwo takiej pomocy i będziecie państwo potrzebowali pytań odnośnie konkretnego materiału, to już niedługo uruchomimy sieć konsultacyjną, w trakcie której będziemy właśnie czekać na państwa pytania i będziemy się starali odpowiedzieć na wszystkie takie zapytania dotyczące już konkretnych materiałów, być może konkretnego sposobu opracowywania. Zapraszamy też na Międzynarodowy Dzień Archiwów, a jeszcze o tym Ada na pewno powie, tam też takiej pomocy będziemy udzielać. No i mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli spotykać się z państwem bezpośrednio. Jeśli będzie taka możliwość, zawsze chętnie do państwa też przyjedziemy, skonsultujemy zbiór lub konkretne materiały i będziemy się starać pomagać państwu w tym opracowaniu właśnie w taki sposób. Tak, więc to wszystko tutaj jeszcze przed nami, zwłaszcza te takie spotkania w formie nie online, ale już w formie na żywo. No i też tak powoli kończąc tą naszą wypowiedź, bo też chciałybyśmy, żeby państwo mieli tutaj możliwość zadania nam pytań, a takie na pewno mogły się w trakcie spotkania nasunąć. To na końcu chciałam też troszkę powiedzieć o tych możliwościach związanych z animacją lokalnej społeczności, czyli to, co jest tak naprawdę drugim najważniejszym elementem, prawda, w istnieniu archiwum społecznego, oprócz, prawda, gromadzenia materiałów, ale też wykorzystywanie tych materiałów na zewnątrz, pokazywanie ich światu. Może proszę, żeby też państwo się tam tutaj pochwalili, czy organizują państwo jakieś wystawy, spotkania. Zachęcam do wpisania, czy w jakiś sposób państwo pokazują te zbiory, popularyzują. Znam oczywiście tutaj też, kiedy się z Asią szykowałyśmy do państwa spotkania, to też chociażby to Archiwum Muzyki Wiejskiej przeglądałyśmy, więc wiemy, że też takie strony istnieją, ale w jaki sposób jeszcze państwo tutaj działają, to zachęcamy. Tak, płyty z muzyką to też pewnie, prawda, taka rzecz bardzo ważna w państwa działalności. Wystawy, spotkania, prezentacja materiałów na Facebooku, tak, media społecznościowe to jest teraz jedno z ważniejszych miejsc do prezentacji zbiorów. Też, tak jak państwo zresztą widzą, no wszyscy trochę się uczymy takiej formy
funkcjonowania offline, znaczy online, tak, ale offline w sensie fizycznym, czyli raczej wszystko się przenosi teraz do internetu i jakby no nieposiadanie czy swojego profilu facebookowego, w sensie profilu swojej poświęconego swoim materiałom czy strony internetowej jest no już dzisiaj praktycznie ciężko w inny sposób zaprezentować swoje zbiory, więc jest to taki trochę wymóg współczesności. Wiele wystaw w Polsce, można zobaczyć filmy na YouTubie z naszych wystaw, o to Pani Grażyna chętnie się zapoznamy. Tak, wystawa to też jest świetna rzecz, też warto, jeśli działają Państwo lokalnie, też tych mieszkańców włączyć na przykład w przygotowanie takiej wystawy. To jest wtedy taki fajny projekt, gdzie nie tylko Państwo jakby są tutaj, że tak powiem, rozliczają się z tego projektu, sprawozdają go i nie tylko Państwo go wykonują, ale też właśnie takie działania z mieszkańcami Państwo prowadzą. Ja na przykład w zeszłym roku miałam przyjemność brać udział w takim projekcie. W takim projekcie w gminie Jabłonna, gdzie właśnie mieszkańcy dokumentowali przy pomocy no, ekspertów z zewnątrz, tak, losy swojej gminy, nagrywali, pozyskiwali zdjęcia i na końcu zrobili wystawę, więc to jest też taka bardzo, bardzo fajna forma, żeby troszkę te osoby mieszkające w regionie jakoś mógł siebie skupić. O, tutaj Pani Joanna pisze, że również organizowała wystawę, konferencję z materiałami. Tutaj Pani Julii, te nasze nagrania udostępniamy na kanale YouTube Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia pod hasłem Szansa na Oscara i rozgłos. To bardzo fajne konkursy. Fundacja Waszka, oto Fundacja Waszka znamy również. Płyty z nagraniami terenowymi, to też bardzo, bardzo ciekawe. Widzę, że Państwo już tutaj, większość z Państwa też już jakieś działania w takiej formie prowadzi, więc zachęcamy do tego. No też dużo archiwów tworzy jakieś wirtualne wystawy, wirtualne pokazy swoich zbiorów, więc to też jest zawsze rzecz do przemyślenia. No, najważniejsze, żeby mieć zawsze gdzieś z tyłu głowy, pozyskując te materiały i rozbudowując ten swój zasób, żeby no, pamiętać też o tym, że często jest tak, że tą siłą napędową w archiwum są jedna osoba, dwie lub trzy i że no, kiedy z jakichś powodów już nie będziemy mogli tej działalności prowadzić, no to warto, żeby ktoś, kto później to od nas przejmie, też jakby no, wiedział, co z tym zrobić, mógł coś z tym zrobić, żeby to po prostu nie zaginęło. To też na pewno się nam mocno pojawi, kiedy będziemy sobie rozmawiać o nagraniach, prawda, jak je zabezpieczyć i co, kiedy mamy tego je na dysku, a prawda, dysk przepadnie, no już nic, jakby nie odzyskamy tego, więc warto mieć jakieś dodatkowe zabezpieczenie i no, dla tych materiałów, tak żeby po prostu nie było takiego ryzyka. Więc powiem może, zanim jeszcze oddam Państwu głos, zachęcę do zadawania pytań, to jeszcze powiem Państwu, jeszcze Pani Olga pisze o fragmentach nagrań na stronie internetowej, linki do portalu SoundCloud, publikacje książkowe, tak, publikacje książkowe to też jest fajny sposób na to, żeby o swoich zbiorach móc opowiedzieć. Będziemy mieć oczywiście kolejne dwa spotkania, muzyka, wsi, historie mówione, nagrywanie, archiwizacja, digitalizacja, to ja będę miała przyjemność dla Państwa takie spotkanie poprowadzić, i jeszcze będziemy mieć spotkanie poświęcone otwartemu systemowi archiwizacji. Oczywiście tutaj rejestrację też sobie przeprowadzimy oddzielnie i też oczywiście będą to takie otwarte spotkania, tak jak to i również rejestrowane. A teraz może czekamy na Państwa pytania. Mamy jeszcze pół godziny i zachęcamy. Jeśli coś tu się Państwu nasunęło, jakieś wątpliwości, sugestie, może jakieś pomysły, refleksje, to zapraszamy, żeby tutaj na czacie się z nami podzielić. Bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. A nawet jak nie będziemy na coś mogły odpowiedzieć, no to możemy do tego wrócić na kolejnym spotkaniu. Nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy też tak, w takiej formie to zrobili.
Tak, widzę, że kilka osób pisze, także czekamy na Państwa pytania. Ja też jeszcze oczywiście powiem o możliwości już na sam koniec, o tym, jak się z nami skontaktować i też w jaki sposób będą mogli Państwo tą prezentację uzyskać od nas, która dzisiaj była tutaj udostępniona na Państwa ekranach. Może w międzyczasie, kiedy pojawiają się pytania, to jeszcze sobie pozwolę wkleić tutaj na czat adres naszej strony internetowej. Zapraszamy też do odwiedzenia archiwa.org. Też wraz z prezentacją mogę do Państwa wysłać i też gorąco. No, pani Grażyna, dziękujemy. Oczywiście tak. Tutaj może od razu Państwu wyświetlę, tutaj są nasze adresy. Pani Ewelina pyta, czy CAS jest adresowany wyłącznie do archiwów prywatnych i społecznych, czy też widzicie Panie sens, by do CAS wchodziły jednostki instytucjonalne, nawet jeśli posiadają swoje dedykowane platformy do udostępniania zbiorów. Znaczy powiem Pani na przykładzie, że zdarza się tak, że te instytucje na przykład miejskie również mają zbiory w otwartym systemie archiwizacji. Na przykład Centrum imienia Ludwika Zamenhofa pod Białymstoku jest takim przykładem. Czy na przykład mamy też sieć bibliotek, która udostępnia swoje zbiory przez otwarty system archiwizacji, więc nie ma tutaj jakby, że tak powiem, konfliktu interesów na ten moment. Pani Marta pyta też o wzory dokumentów, na przykład właśnie protokołu przekazania zbiorów czy umowy. Tutaj możemy Państwu powiedzieć, że pracujemy właśnie nad takim pakietem. Stworzymy takie formularze przykładowych wzorów dokumentów, tak żebyście Państwo mogli z nich korzystać, odpowiednio dostosowując je do siebie. Postaramy się właśnie o to, żeby zawierały odpowiednie formuły i były zgodne z działalnością archiwów społecznych. Mamy nadzieję, że to będzie właśnie bardzo duża pomoc dla Państwa. Będą skonsultowane z prawnikiem, z inspektorem danych osobowych, także będą mogły być przez Państwa wykorzystywane. Pan Witek. Zabrakło mi szczególnego omówienia struktury archiwum. Rozumiem, dla nas to... Na szkoleniu z OSY też Tak. Tam się rzeczywiście pojawi struktura. Także jeśli Pan będzie, dołączy do nas na tym szkoleniu o opracowywaniu zbiorów w otwartym systemie, to tam poświęcamy właśnie więcej czasu na to, żeby omówić, jak ułożyć już konkretnie to archiwum, czyli jak posegregować te zbiory tak, żeby móc je potem łatwo opisać. Także pamiętamy również o tym aspekcie. Ale dziękujemy oczywiście za tą uwagę, to dla nas bardzo cenne, więc też jeżeli Państwo tutaj chcą się jakimiś uwagami, spostrzeżeniami podzielić, to również będzie nam bardzo miło. Pytanie o prawo autorskie, tak? Jeśli chodzi o właśnie o to, że są sytuacje, kiedy jest kilku spadkobierców, tak? Jakie dokumenty powinny być podpisane? Zachęcamy właśnie do udziału w szkoleniu z prawa autorskiego, które się odbędzie. Będzie ono dostosowane właśnie do potrzeb archiwów społecznych i będzie na nim ekspertka. Mam nadzieję, że wszystkie takie wątpliwości Państwa rozwije i będzie mogła Państwu właśnie pomóc w tym temacie. Pani Edyta pyta, czy będzie możliwość dostępu do nagrania po webinarium. Tak, nagrywamy webinarium, będziecie Państwo mogli je odtworzyć. Ja też tutaj z Panią Martą tak się umówiłyśmy, że też do Państwa wyślę i z Panią Wielkowską również tak się umawiałyśmy, że wyślemy, więc ono będzie dostępne i na kanale Centrum Archiwistyki, najprawdopodobniej i na kanale pewnie Muzyki Odnalezionej, ale to na pewno też informacja pojawi się w internecie, także mogą Państwo szukać na naszych stronach.
A ja też Państwu przekazałam link, gdzie pojawia się informacja na temat tego Międzynarodowego Dnia Archiwów 9 czerwca, gdzie będzie właśnie szkolenie z spraw autorskich. No, planujemy później to szkolenie jeszcze powtórzyć w połowie miesiąca w okolicach 15, więc też tam takie bardzo szczegółowe kwestie będzie można skonsultować. Myślę, że tutaj dużo też Państwu pomogą te wzory, które przygotujemy, czyli wzory tych umów, tak, od protokoły przekazania i tak dalej, bo to często rozjaśnia wiele spraw. Tak, to te wzory, no my, myślę, że w okolicach wakacji pewnie będziemy na tym pracować. A jeśli chodzi o OSEP, tu pan Eugen pyta o OSEP, dostarczenie danych na platformy międzynarodowe. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to jest w tym momencie, znaczy on jest, opis właśnie jest zgodny ze standardami międzynarodowymi, ale rozumiem, że chodzi panu konkretnie tak o import, eksport danych na platform. To bym prosiła do doprecyzowania. Ale to może zrobimy w ten sposób, że dopytamy, dobrze, odnośnie dostarczania danych na platformy, czy jest taka możliwość przepięcia. Odnośnie zabezpieczenia opisywania archiwum fotograficznego, też będziemy mieć takie oddzielne szkolenie. Tutaj mam informację, że jest pogłos. Asiu, możesz wyłączyć mikrofon? Tak, już wyłączam. Już powinno być w porządku, tak? Odnośnie zabezpieczenia opisywania archiwum fotograficznego, bo tak, ustaliliśmy sobie tutaj, prawda, ten cykl takich trzech szkoleń dla Państwa odnośnie no, muzyki i opracowania zbiorów, ale oczywiście nie ma przeciwwskazań, żebyśmy też jakoś zahaczyli tutaj, bo to oczywiście ten temat opracowywania archiwum fotograficznego, no to jest też przynajmniej 1,5 godziny do 2 godzin, tak? Na takie spotkanie, ale może zróbmy w ten sposób, że my tutaj z organizatorkami będziemy rozmawiać i jeśli się okaże, że jest takie większe zainteresowanie wśród Państwa, czy Pani Małgorzata Winkowska właśnie pomoże nam zebrać, to byśmy zrobili też takie dodatkowe szkolenie z fotografii, bo to też jest obszerny temat i też mamy tutaj specjalistki w Centrum Archiwistyki, które dawniej pracowały w dziale ikonografii Ośrodka Karta, które takie szkolenia będą prowadzić, więc jak najbardziej, jeżeli będą Państwo zainteresowani, no to już pewnie nie w czerwcu, tak, bo mamy jeszcze dwa spotkania, ale może w jakimś innym terminie by się udało. I Pani Małgorzata właśnie pyta, wspomniana przed chwilą przeze mnie o zasanie strony. Tak, znaczy my już mamy wypracowaną taką wtyczkę, jeżeli strona jest na WordPressie. To Państwu pokażę, też może tutaj wkleję. Jest strona na WordPressie, to istnieje możliwość takiego eksportu tych danych do OSY. Na tej podstawie była robiona ta strona, którą teraz wkleiłam, kierunek Argentyna, to był projekt Ośrodka Karta. To był taki kilkuletni projekt dokumentacji losów Polonii w Argentynie. I właśnie tutaj było zrobione to w ten sposób, że dane z OSY zostały przeniesione na tworzoną stronę na WordPressie, w tym momencie na WordPressie, ale mieliśmy już pytania o to, czy wtyczki do stron stawianych na innych platformach, no najprawdopodobniej w przyszłości też będziemy nad tym pracować. Ale tak, generalnie istnieje taka możliwość. Akurat w przypadku Archiwum Kukuczki, ja nie wiem, Asia, może ty wiesz, ale chyba to nie było tak robione. To chyba było ręcznie
akurat w tym wypadku. Nie wiem, czy był taki prowadzony jakiś eksport, import. Nie pracowałam przy tym akurat projekcie. Na pewno do OSY było to wprowadzane, tak? Był import raczej do OSY, tak? Także tutaj musiałobyśmy dopytać koleżankę, która w karcie akurat przy tym konkretnym projekcie pracowała i możemy dać Państwu wtedy odpowiedź. I tutaj jeszcze mamy dla Państwa dane kontaktowe. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby otrzymać prezentację z dzisiejszego szkolenia, dopytać o jakieś kwestie, dostać certyfikat, bądź na przykład dołączyć do bazy archiwów, bo taką bazę też prowadzimy, czyli bazę takich inicjatyw, które zajmują się archiwistyką społeczną, to zapraszamy, żeby tutaj się do nas odezwać. Albo na adres szkolenia @cas, albo na adres ogólny kontakt. Tylko bardzo byśmy prosiły tutaj o to, żeby po prostu napisać dobrze i w przeciągu 2-3 dni będziemy się kontaktować, dlatego że troszkę nas zawiódł system rejestracji przez Click Meeting w przypadku tego szkolenia, dlatego że po prostu nie zebrało nam tych wszystkich Państwa danych. Ja za to przepraszam, ale jak Państwo napiszą, to bardzo chętnie tutaj przyślemy i materiały, i też chętnie odpowiemy na różne pytania. No i oczywiście formularz do rejestracji na kolejne szkolenia też tutaj przez panią Małgorzatę będziemy udostępniać, też przez stronę archiwa dostępne na pewno, więc też żeby mogli się Państwo rejestrować. I tak, i bardzo, bardzo proszę, jeśli tutaj właśnie pani Marta też, jeżeli są Państwo zwłaszcza tymi szkoleniami o fotografii zainteresowani, to zachęcamy. Ograniczenie do 50 osób niestety wynika z pakietu, jaki mamy w Click Meeting. Jesteśmy nową instytucją, dopiero sobie testujemy, mamy tutaj zainteresowanie online różnymi wydarzeniami, więc być może w przyszłości zwiększymy ten limit miejsc, ale no na ten moment mamy tutaj taką decyzję, że właśnie w tym narzędziu jest 50 osób. To bardzo proszę, czy jeszcze jest jakieś pytania Państwo mają, to jeszcze chwilę czekamy, a jeśli nie, no to będziemy się powoli z Państwem żegnać na dzisiaj. To dziękujemy również. Dziękujemy bardzo. Bardzo miło było nas pierwszy raz się z Państwem spotkać i nie możemy się doczekać naszych kolejnych spotkań, także zapraszamy i bardzo dziękujemy.